Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla was prezentację noża Zero Tolerance 0220. I tą prezentację oglądacie dzięki uprzejmości Noże Świata. No i standardowo zaczynamy sobie od numerków. Długość całkowita noża to mniej więcej 21,3 cm. Z kolei sama rękojeść ma mniej więcej 12,5 cm, a głownia mniej więcej 89 mm. Jeśli chodzi o grubość, to grubość głowni to aż 4 mm. Z kolei grubość samego noża, nie wliczając w to klipsa oczywiście, to 1,3 cm. Porównanko do paru innych noży, no oczywiście musi być, CRKT Fossil, Benchmade 940, Ontario Rat 1, Kershaw Skyline, Sanremo 710, no i jeszcze Victorinox Spartan 91 mm. Zgaszę wam lampę. No jak widzicie, jest to dosyć spory nóż. Swoje też waży, bo 173 gramy mniej więcej, czyli mniej więcej tyle, ile Fossil. Plus minus 2-3 gramy. A rozmiarowo jest niemalże identyczny jak Ontario. Także tyle, jeśli chodzi o porównanko. Możemy sobie przejść teraz do głowni. Głownia wykonana ze stali S35VN. I jest to naprawdę topowa stal. Ta stal została stworzona jako następczyni niejako S30V. Przykładowo tutaj mam w Benchmade S30V. Także naprawdę wyjebolit pierwszej klasy, że tak to ujmę. Mamy tutaj szlif płaski. Wykończenie to stonewash, także wszelkie jakieś rysy będą zamaskowane przez to wykończenie. Czubek dosyć mocny, także raczej bym się o niego nie martwił. Zresztą na samym pudełku od Zero Tolerance jest napisane Build like a tank, także... Co do drugiej strony, to mamy tutaj oznaczenie modelu oczywiście, Anso Design, czy Anso, nie wiem dokładnie jak to się wymawia. To jest projektant, znaczy nożorób z Danii. I patrząc na jego inne noże, to naprawdę ma talent. No, w sumie się nie dziwię, jak kolaborację z Zetką i w ogóle. Oczywiście Kai USA S35VN, bo cały ten nożyk jest zrobiony w USA, jakby ktoś zapomniał. Co do otwierania, mamy tutaj flipper, co jest fajnie, on jest tak ponacinany i trochę tak wyprofilowany w drugą stronę. Przykładowo Kershaw Skyline, on ma tutaj bardziej tak płasko. Tutaj mamy trochę w drugą stronę, co naprawdę fajnie współgra z palcem. Akcja, otwieranie w tym nożu jest po prostu bajeczna. Sam generalnie bardzo dużo zetek chodzi na łożyskach i nie inaczej jest w tym przypadku. Mamy tutaj system KVT, czyli właśnie tych łożysk, tak to sobie określa Zero Tolerance. Przykładowo to jest bardzo podobne co do tego użytego w Fossilu, czyli IKBS. Generalnie łożyska to łożyska i naprawdę wystarczy delikatnie potrząsnąć, a nóż sam się zamyka. Po zwolnieniu blokady naprawdę nie ma absolutnie żadnego oporu. Działa po prostu fenomenalnie. Możemy sobie teraz przejść do rękojeści. Rękojeść wykonana z tytanu. W ogóle jeszcze a propos tej prezentacyjnej strony niejako. Tutaj naprawdę ukłony w stronę designera, bo absolutnie nie mamy tu praktycznie żadnych oznaczeń poza tym małym akcentem w postaci logo Zetki przy końcu rękojeści. Całkiem ciekawie to wygląda, dlatego te wszystkie linie ze sobą tak współgrają. Cały łuk jakby przedzielony. Troszeczkę mi to trapez przypomina, ale
Nie będę się jakoś rozwodził na tematy geometryczne. O tym się do tego wrócę przy ergonomii. Rękojeść, jak już mówiłem, wykonana z tytanu. Nie ma tu żadnych wycięć. Widać, to mam latarkę. Żadnych wycięć. Konstrukcja jest częściowo otwarta. Mamy tutaj backspacer z aluminium. Anodyzowany na taki bardzo wesoły pomarańczowy kolor. Naprawdę świetnie to wygląda, bo jest taki kolorystyczny akcent w całym tym nożu i nie jest po prostu zbyt nudno. Do tego jeszcze fajnie to współgra z tym niebieskim logo. Fajnie to wygląda. Naprawdę, podoba mi się. Oczywiście nożyk jest skręcony na śruby typu Torx. Pivot możemy sobie oczywiście dostosować, ale nie ma takiej potrzeby, bo absolutnie fabrycznie nie ma tu żadnych luzów, prawo, lewo, góra, dół, wszystko jest idealnie spasowane. W sumie cena mówi sama za siebie. Dalej, mamy clips. Clips, taki też trochę wykończenie a la Stonewash, także jakieś mniejsze, większe ryski będzie trochę maskował. Co jest fajne, to jest Deep Carry. I praktycznie cały nożyk znika nam w kieszeni, wystaje tylko taka dupka i trochę kolorystyczny akcent w postaci tego backspacera. Sprężystość jest odpowiednia, nie ma się tu za bardzo do czego przyczepić. No może oprócz tego, że nie ma za bardzo za co złapać przy wyciąganiu noża i z pomocą tutaj przychodzi ten backspacer, bo w backspacerze mamy otwór na linkę, całkiem fajnie wyprowadzony. Trochę odstaje. Jeśli chodzi o ergonomię, to absolutnie nie przeszkadza to, bo jest to na tyle zaokrąglone, że nie ma jakichś miejsc, żeby to wbijało się w rękę i jakoś przeszkadzało. Blokada. Blokada to frame lock tytanowy. Zapada naprawdę tak, jak powinna. Mamy tutaj dosyć wczesny blokowanie, ale w sumie nie czuję się, nie mam jakiegoś wrażenia, żeby to miało się w jakiś sposób ześlizgnąć i złożyć. Naprawdę po prostu jak się to trzyma w ręce, to czuję się tą jakość i tą cenę przy okazji. Mamy tutaj właśnie jeszcze wstawkę ze stali, która dotyka tangu głowni. Dodatkowo jest ona trochę przedłużona, także pełni też funkcję zabezpieczenia przed zbytnim odgięciem blokady. I dalej się nie da. Co my tu jeszcze mamy? No ergonomia. No właśnie, ergonomia. Ten nożyk po prostu płynie w tej ręce, tak się pięknie dopasowywuje, naprawdę nie ma żadnego miejsca, który w jakiś sposób miał jakieś zastrzeżenia do tego. Po prostu myślę, żeby się dopasował do każdych dłoni. W sumie za taką cenę, znowu się powtarzam, to nie ma się co dziwić. No i jedyne zastrzeżenia, jakie mam do ergonomii, to brakuje mi jakiejś delikatnej rampy albo nacięć na głowni, ale w sumie nie jest to aż tak ważne, bo naprawdę nożyk siedzi pewnie, mam tu wycięcie na palec, wyprofilowany nie na pozostałe palce, do tego flipper jeszcze trochę przedłuża ten choil. Możemy sobie jeszcze delikatnie tutaj położyć palec do jakiegoś bardziej precyzyjnych prac. Naprawdę świetna robota. Brakuje mi tu właśnie tylko jakiejś... Znaczy w sumie ta rampa by trochę zepsuła tą piękną linię. Także nie jest jakoś bardzo konieczna, ale w sumie mogliby dać jakiś choil do ostrzenia. Tylko rzucam, gdzie ja tu mam... czyli coś takiego. To naprawdę ułatwia co nieco ostrzenie. Tutaj niestety tego nie ma, ale... Można im to wybaczyć, myślę. Naprawdę, to jest... Po prostu jak to się trzyma w ręce, to czuję się tu jakość. Czuję się, że to jest Zetka i w końcu zrozumiałem, dlaczego ludzie tyle za to płacą i dlaczego tak ją uwielbiają. No i skoro przechodzimy sobie do ceny, to ten nożyk kosztuje, uwaga, 1000 zł.
nawet nieco ponad. Także no, to jest naprawdę wyższa półka i wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na ten nóż i część też pewnie stwierdzi, że to jest bez sensu wydawać tyle pieniędzy na nóż, jak można wydać sobie... Niektórym starczy rad, inni wolą zetkę. To jest kwestia gustu i możliwości. Także no... Nic innego nie mogę powiedzieć, tylko polecić. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama, do komentarzy, do ocen. No i cześć!